Panie, tak konia męczyć? No. To ja już wolę konia męczyć w domu, a nie tak publicznie męczyć. Czego męcz, kurwa, idzie se na ławkę tam zaciana i się go molesz. Ja wolę w domu, ja nie jestem jakiś zboczeniec, żeby to robić w miejscu publicznym. Bo ja z daleka przyjechałem, pierwszy jestem w górach i chciałem mięsa kupić, żeby niedźwiedzia pokarmić trochę jak w gór. Mięsa nie mamy. W delikatesach gamma wyżej dostaniemy. A i tam wtedy mięso dla niedźwiedzi kupię, tak? Jest. Dla niedźwiedzi nie, normalne mięso. Czy ja chcę niedźwiedzie karmić, jak będę tam gdzieś w górach? Nie wolno karmić niedźwiedzi. Dlaczego? No bo nie wolno dokarmiać. Ło, myślałem, że taka rozrywka jest tutaj w górach. Nie. Bo nad morzem to ryby dokarmią, kaczki. Ale ryba nie wyskoczy panu z morza, prawda? I nie popłynie za panem, czy nie popełza. No. A tutaj jak będzie pan dokarmiał niedźwiedzia, to pójdzie za panem, jeszcze panu krzywdę zrobi. O, to krzywdę może zrobić? Już będzie nakarmiony, jak mu dam mięso. O, dzień dobry, na spróbowanie jakiś mogoś można? Na pewnie. O. To jest tradycyjny znowu. O. A mocno osłonę pan lubi? Słucham? Mocno osłonę? Lubi pan? A taki zjem. Tutaj jest taki czosnkowy, z czosnkiem tam. Powiem pani tak. Ten tutaj serek. Za darmo to i wszystko zjem. No nie? To jest... Co darmowe, za darmowe jednak. Tak, no się poje. Tak smakuje jak... A jeszcze zależy jaka ręka, czy jej ręki są. Już pani dziesiąte stoisko, już mam dosyć. Już się tak najadłem, no tak. Tak chodzę od tego. Takie naturalne serenki. O. O, będę 10 zł wydawał, jak to można za darmo. No po co kupować? No dokładnie. O. I taka kobita to mi się podoba. No dobra. No jeszcze jutro przyjdę. Że kopnij dziada w dupę, gidzie, bo ino żebro od stoiska do stoiska. U mnie to sam robił, nie rób kurwa. Panie, bo tam masz pan maszynki takie do robienia? To pan mi zrobi z tego już. Zrobić ci nie zrobię, mogę ci dać już zrobionego. O, za ziemnioka? Tak. No dobra. O, i dalej pójdę, niech robią. Dobry? O, pani Iza już smaży. A zakręconego ziemniaczka. Już przygotowałem swojego. Ale jak? Nie trzeba pana, ja może swoje. Nie, no za darmo. Ja nie chcę. Ale ja chcę za darmo. Nie, ja tak nie smażę. O kurde. Dobry. Zakręconego ziemniaczka poproszę. Jednego? Tak, bo więcej nie miałem. O, panie, wrzucisz. Cebulowa? Okej. Moja ulubiona, wie pani? Cebula najlepsze, moje ulubione warzywko. Wie pani, co ja to jestem przez pomyłkę. Dlaczego? Miałem jechać nad Polskie Morze, bo ja w kiblu jeżdżę. Zamykam się w pociągu. No w toalecie w kiblu w pociągu i za darmo jeżdżę. I się obudziłem, a tu patrzę, jak jest Zakopane. Pierwszy raz jakieś góry widzę. Mówię, ja pierdzielę. Pani, masakra. A co roku nad Polskie Morze jeżdżę, dlatego buciki, a tu morza nie ma. Mówią, że morskie oko. A tym morskim okiem plaża jest? Nie ma plaży. Nie ma. No, masakra. A pani nie chciałaby mnie przenocować, bo hotelu tu żadnego nie mam? Znaczy, no wynajmujemy też z mamą. A. Ale tak to nie mamy miejsca. Tak. Ja mogę się do mamy przytulić albo do pani, mi to nie obojętnie. Mówię, nad Polskim Morzem ten... na plaży się spało, nie? No tak. No, a teraz? Jakie widoki. O. I to mi się podoba. Po ile u was kosztuje? No ogólnie 6 zł. A tu za 50 groszy ziemniaka kupiłem. No. A miłego. I za darmo. Darmowa taksa, nie będę jak frajer chodził. No co, darmowe taksi. Buty będę zdzierał. Darek, trąb na nich!
A co, darmowe taksi? No. Free taxi. Free taxi. O, ty chamie. Wejście za darmo? Ja jestem z daleka i chciałem na tę gubałówkę, bo to jakaś atrakcja wasza. Obie strony? No nie wiem. 25. Tylko pani za darmo chciałem. Jak to zrobić? Za darmo, nie ma nic za darmo. A to za darmo tam nie można jechać? Nie chcą dać za darmo. A ile to kosztuje? 25 w obie strony. Łe, żeby górę jaką zobaczyć 25 zł, to ja dziękuję. Panie, pan tu sprzedajesz? Tak. Bo ile te takie... Ile takie tanie pamiątki dla dzieciaka chciałem? Tanie pamiątki. Coś najtańszego, panie. Najlepiej to za darmo, jakby coś było. Jak? Mam najtańszy magnes z dychę. Dychę najtańszy? No. Panie, za drogo, kurwa. Ja przyjechałem przez pomyłkę tutaj, panie. Ja nie mam tyle pieniędzy, panie. Jak przez pomyłkę? No bo miałem wjechać nad Polskie Morze. No naprawdę, panie, bo ja jeszcze na lewo. W kiblu zasnąłem, się budzę, to Zakopane. Nie w ten pociąg wsiadłem. Kurwa, nikt mnie nie obudził, a czas to jest taki sam ze Zgierza. Panie, no to nie wiem, może jakąś ulotkę chociaż, żebym dał dzieciakowi. Ulotkę? No nigdy w górach nie był. Nad Polskie Morze jak jeżdżę, no to zawsze magnesik mam. Nie, jest tam po piątce magnesik. Ale ja za 2 złote, żeby chociaż coś było, bo ja więcej nie mam pieniędzy, panie. Piątka mam najtańsze magnesy. Najtańsze? Najtańszy? Najtańszy, no panie. Proszę bardzo, podaj coś. 19 zł. Za darmo magnes? Dobra. O, i porządna firma, to tak jak nad morzem byłem też kiedyś za darmo dali. A nie szalej, kurde, tam tylko daj takiego, o, takiego daj. O. Pani, kurwa, co to jest w ogóle? Gdzie? No tu, pani, takie wysokie. Góry. Jak góry, pani? Nad morzem czegoś takiego nie ma. No to trzeba iść w góry i zobaczyć, jak tam jest. Ta, będę klapki ścierał. Panie, kurwa, co to w ogóle jest to wysokie? Widział pan? No to te postawili wczoraj. Nie widział pan? No ja skoro, panie? Ja pierwszy raz tutaj jestem w górę. Ale mam dla pana zajęcie. Dobra fucha jest, urząd miasta, trzeba go otynkować. Panie, nie murasz. Tylko nie ma głupiego, żeby rustowa nie przynosił. A. Panie, kurwa, co to jest takie wysokie? Nie wiem, chyba góra. No panie, góry? Ja myślałem, że nad morzem jestem, a nie w górach. Panie, ja to idę spać gdzieś do parku, bo to nie wytrzymiem tak. Jakie to kurwa wysokie? No, całkiem spore wyrosło. O, nad morzem tego nie ma. Pani, nie wiesz pani, gdzie skarpetki się można tutaj było wywiesić? Gdziekolwiek, tam jest można na barykadzie. A, na te haczyki nie wejdzie, czy jest tutaj? Ale ja to wywiesić, bo już przeprałem. Słabo to wyprałeś, słabo bardzo. Takie brudne. No widzi pani, jak to bez kobiety życie wygląda? Ciężko. Ale ważne, że mydełko kupiłem w Biedronce i można stopki przemyć po całym dniu. No można, ale ja bym proponowała mydełko Bambino, lepiej puszcza. O, Bambino, pani, ile to kosztuje? A to kosztowało 50 zł. No właśnie, droższe. Nie chodzi o droższe, tylko żeby tańsze było. Trzeba dopłacić temu Miśkowi zaręcznik. Miśkowi zaręcznik trzeba dopłacić. Mówię, prysznic jest, ja skarpetki wyprałem, umyłem się, a ręcznika nie ma. A tu jeszcze pogody dzisiaj nie ma. Pani, co to ta marka, ta ekipa? Co to za firma? Ja znam Adidasa, Nike, ale ekipa firmy jeszcze pierwszy raz słyszę na oczy, że coś takiego jest. Jeszcze takie drogie. To nie jest drogie, proszę pana. A ile? A pani, ale to jakaś nowa firma, tak? Nie, chodzi o to, że jakieś tam nagrywali na Facebooka, tam młodzież takie sobie... YouTubery jakieś cholerne. Tak. O dziadostwo, pani. Nie, to jest fajne. A pani też to oglądasz? Tak. Ekipę? Hej. A ja nie wiem, kto to jest, myślałem, że to marka jak Adidas, Nike i tak dalej. Myślę, że ekipa to jesteśmy my tu wszyscy. Nie, to no myślałem, że... To ściągnie, przymierzymy to. A ile to kosztuje? 25. O kurwa, pani. To mam za darmo rozdawali. Nie
wierzę. Ja myślałem, że... No tak. No to za 20 panu dam. 5 zł mogę za to dać, więcej to niech chuj. Nie. No pani, no. Ja przyjezdny jestem. No ja też. No to widzi pani na nas łącze wspólnego? Ja zna... 20 zł na włączę. Słucham? 20 zł na włączę. Nie no, 5 zł mogę dać. Nie. Pani upuszcza 5 zł, ja 5 zł daję. No to jest 15. Ale to nawet nie jest oryginalne, bo pani mówi, że to ekipa, że my wszyscy. To jest? Nie. Adidas też nie jest to wszyscy. No to nie jest. Pan tu podejdzie, okej? Tak. Pan wytłumaczy panu, co to jest ekipa. Aha. No. Co to jest taki? Po co to za marka? To nie jest marka. No jak jest Adidas, Nike i tutaj jest ekipa na czapce zamiast Adidas albo Nike. To jest ciężka sprawa. A ja wiem. No pani, ja nie wiem, Nike, Adidas znam, ale że ekipa to jest nowa firma jakaś oryginalna. A to też pani ma oryginalnego. Jak to nie? Kubota? No kurde. To pani się zna? To pani się zna, w ogóle pani się na markowe rzeczy nie zna. Pani jakieś podróby, to jakaś jest wymyślona firma, bo takiej nie ma. Jest Adidas, Nike, Puma, Reebok, o to są oryginalne. Ale to było dawno temu i nieprawda. A, ta, nieprawda. Tak, to było dawno temu i nieprawda. Teraz o pani, wiemy, Adidas buty ma? Ma. Teraz o co nie ma tych firm? W teraźniejszych czasach. No. Czasy no to ekipy zmieniają. Nie znam żadnej. Żadnych sklepów nie ma ekipa w galerii. Teraźniejszej, nie zna pan ekipy. A, pani się zatrzyma jakieś ekipy takich dla gimbusów chyba. Pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. Przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.